Porozmawiajmy o grze, która może zhakować ci komputer. Porozmawiajmy o grze, w której to główna postać z tej gry wygląda jak Baldi. 98XX. Moi drodzy, zalogujmy się na ten zhakowany, bądź też creepy komputer, ponieważ było tutaj bardzo dużo update'u od ostatniego razu, gdy graliśmy sobie w tą gierkę. Możemy wejść do jump... Ja w ogóle zastanawiam się, czy nam się tutaj... Zapisało się tutaj wszystko, z tego co pamiętam. Mamy też tutaj jakiś kod Morsa i tak dalej. Ale, moi drodzy, zobaczymy od... Mogę to też przesuwać chyba? To się jakoś dziwnie przesunęło. No dobra, moi drodzy, mamy Jumping Juliana. Czy u Jumping Juliana coś się zmieniło? Odpalimy sobie po prostu tą gierkę, w której to oczywiście wyglądamy niczym Baldi i skaczymy po platformach. Jest to bardzo... dosyć prosta gierka. W ogóle jest 16.11.1.22. On nawet ściągnął datę i godzinę z mojego komputera, bo właśnie teraz jest 16.11.1.22. No siemanko, jestem Julian, I love when people play with me. Use arrow keys and spacebar to help me. Okej, dobra. Moi drodzy, tutaj nic nie musimy innego robić, jak po prostu wskakiwać na te platformy, ale to jest takie troszeczkę dziwne, żeby to przejść, ponieważ... On tak jakby nie potrafi doskoczyć, ale no dobra, udało nam się przejść, moi drodzy, do pierwszej flagi. Okej, idziemy do następnego levelu. Okej, no nie ma żadnego problemu. My sobie tutaj, moi drodzy, przejdziemy to wszystko i zobaczymy, czy na pewno się tutaj jakieś update'y nie pojawiły, ponieważ jest to gierka typu właśnie Amanda the Adventurer, w której to my musimy też decydować o różnych rzeczach, szukać różnych rzeczy, bo to jest, wiecie, jak no taka też ala detektywistyczna gier... Ala detektywistyczna gierka właśnie jak Amanda, w której to właśnie szukaliśmy różnych rzeczy. No dobra, tu już jak sami widzi... Dobra, chyba się uda. Chyba się udało. Dobra, jesteśmy. No i co? System error. A fatal acceptation coś tam has occurred, a bla 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 bla. This was called from bla 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 bla. It may be possible to continue normally. Press any key to attempt to continue. Czyli dostaliśmy tak zwanego blue screena. Ale na szczęście Windows, czy też 98XX na nowo się ładuje. Okej, załadowało się. Welcome, login. Logujemy się jakby nigdy nic. Ja jestem w ogóle też ciekaw... Power off. Nacisnąłem power off, ale tak jakby znowu się tutaj... dostałem. Start mi już nie działa. Surfur, Talking, Geralt... tego nie było. Audio... Siema. Czemu on tutaj... It seems that a problem has occurred. No mamy jakiś problem. But do not worry, as I have fixed the game and made it even better. Okay. Gościu idzie sobie po polanie, jakby nigdy nic. Okej, zagramy jeszcze raz w gierkę. Czyli on mi tutaj znowu odpalił tą gierkę. No to już mniej więcej było. Ale wydaje mi się, że my te wszystkie achievementy, które zdobyliśmy wcześniej, powinniśmy zdobyć jeszcze raz. No dobra. Finding a brand new challenge. Jak sami widzicie, tutaj się troszeczkę ciężej teraz zrobiło, ponieważ jakieś kulki latają. Jak my... Jak nas ta kulka dosięgnie, no to wtedy przegrywa... Okej, jakieś meteoryty tutaj w sumie spadają. Zanim ja dojdę do tej flagi, to minie 15 minut! Ja nie mogę psychicznie wytrzymać z tą gierką. Dobra, Julian, dawaj! O nie! Dobra, jesteśmy! Czy ja to przejdę? 5 minutes later. Ty, dostałem telefon i tu jest pełno kulek! Co mi powali? Jak ja to mam teraz przejść? Halo! Ja nie wytrzymam psychicznie, ty. No, tu jest pełno tych kulek, no. Jak ja to mam przejść? Jak tu się wskoczyć nie da? Da się stąd jakoś wyjść? Start? Wyłączyć? Nie da... Ej, nie da się wyłączyć. Muszę to przejść jakimś cudem. Aha, bo jak ja uderzę w tą kulkę, to ona znika! Ty, to my możemy usunąć wszystkie kulki! Ej, to jest akurat spoko, to mi się akurat spodobało, tylko najgorsze jest to, że... No nie! Dobra, jest! Mamy! Ja to przechodziłem przez 15 minut chyba, nie? No naprawdę. Real challenge? Let's do this, let's go! To nie był challenge dla mnie! Za pierwszym razem to nie jest challenge! Okej. Okay. Ała. A to one już nie znikają? Ja nie mogę! Ach.
press any key to continue. Znowu mi kompa wywaliło, ty. Odpalaj się na nowo. Czemu ja nie umiem przejść tego trzeciego levela? Dlaczego tutaj dostajemy jakieś dziwne rzeczy? To ja nie mam żadnego pojęcia. Dawaj, odpalaj. Odpalaj, welcome. Login. Welcome. Mam nazwę użytkownika. Start nie... Start w ogóle nie działa. Error, error. Error, error. Słyszeliście to? Surfur też nie działa. Talking Geralt nie działa. Audio player nie działa. Pixel Pay nie działa. To nie działa. To nie działa. To nie działa. To... Czemu nie obserwują tego? Death comes unexpectedly. One moment you're fine, and then it all ends. So, illusion, you must die, you must die. Musisz umrzeć, musisz umrzeć, musisz umrzeć. Ej, ciarki mnie przechodzą. Your PC ran into a problem. You need to restart. O, uśmiechnął się do mnie. Czy ja dostanę teraz jumpscare od Rasha? Ty, ale możemy znowu odpalić na nowo tak jakby komputer, więc wydaje mi się, że te wszystkie tutaj tak jakby... Te to są minigierki. Surfur. Tu już też ogarnialiśmy, ponieważ mamy tutaj tak naprawdę tekst. I w tym tekście na przykład tutaj mamy i... Tutaj mamy na przykład i, które byśmy mogli teoretycznie kliknąć, ale mamy raz, dwa... Następnie tutaj gdzieś będzie 3. I teraz możemy iść do kolejnego z tego, co pamiętam. Tu Mires. Ja już to sobie kiedyś wszystko zapisywałem. Później tutaj gdzieś będzie tu 4. Następnie mamy 5 cold. 6 ability. I później mamy tutaj word article i mamy tak, 7 jest przy popularity, czyli to gdzieś będzie tu. 8 i 9. I coś się wczytuje. I mamy... The mysterious disappearance of Jason... Kurier! Dobra, i mamy jakiś tutaj, moi drodzy, kolejny artykuł, gdzie mamy, patrzcie, mamy... Raz... Dwa... Trzy. Otwiera się kolejny artykuł. Mamy Jumping Juliana. Jak mnie to straszy, coś takiego. 1, 2 i 3. Otwieramy kolejny artykuł, znowu ktoś do mnie pukał. The suicide outbreak at the Resi ENC, znaczy ludzie zaczęli popełniać samobójstwa właśnie w tej... W tej dziwnej gierce, ale dobra, widzę, że mamy tutaj już 1, 2 i 3. Okej, okay, Resi shuts down. Czyli zamykają po prostu tą gierkę. No skończ mi tutaj huchać, bo naprawdę byś mógł tutaj wyczyścić sobie uszy. Downloading video. Moi drodzy, ściągamy wideo. Sukces. I teraz te wideo nam się tutaj tak jakby już też ściągnęło. Ja sobie pozwolę to zamknąć. I mamy start i mamy video player. I wtedy jak właśnie tutaj użyjemy naszej komórki po to, aby zeskanować właśnie ten kod, to wchodzimy na stronę 98xxworld.com. Ja widzę, że tu jest napisane IA5H34R. Coś takiego wygląda, wiem, że teraz nie macie ostrości, ale w każdym razie dostałem coś mega dziwnego. I my możemy to sobie ściągnąć i mamy wtedy właśnie taki kod. Taki mega duży kod. I ten kod, jak już sobie kiedyś graliśmy w 98xx, to ja sobie go tutaj zapisałem. I ten kod, jak przerobimy na tekst, to jest I wander in darkness, but never in light. I get to their heads and fade of anger. Co w tłumaczeniu oznacza wędruję w ciemności, ale nigdy w świetle. Dostałem się do ich głów i karmię się ich gniewem. Chcesz mnie znaleźć? Wiem, że tak. Szukaj tych miejsc i rozglądaj się bardzo uważnie. I my otrzymujemy wtedy 3 linki do 3 różnych gierek. Jest to Travel the Dragon, czyli po prostu odsyła nas do swoich gier, ponieważ ten gościu stworzył też te gierki. Ja już widzę, że tutaj coś mega ludzie komentują. Mamy tak, Trevor the... I'm here because of Eddie video, same lol 98xx. To see the god of joy, you need 4 key, with some patience you will win and see, the joke is magical.
an old as time multiple, czyli tutaj dostajemy znowu jakiś kod, widzicie? Tutaj jakieś foldery się niby otwierają. Na scenie mamy tutaj drugą gierkę, która nazywa się Night of the Nutcracker i później mamy Brigadoon. Jest to również taka gierka, ale darmowa. I nie wiem, czy my sobie w tą gierkę pogramy, żeby właśnie sprawdzić, co my tam ciekawego możemy znaleźć. Ale ewentualnie później to sobie zrobimy, ponieważ tą gierkę tu już tak jakby też przeszliśmy. I na tym się skończyło. Nie, później tutaj jeszcze mieliśmy Puzzle Patterns, ale nie graliśmy w Talking Geralda. Calvis Games? Siema. It's Talking Gerald. Talking Gerald? Play? Hello? Hello there, friend. My Siemanko. Name is Gerald. It's wonderful to meet you. Can you tell me a joke? Czy możesz mi powiedzieć kawał? Czy możesz mi powiedzieć historię? Jesteś fajną osobą. Najlepsza sprawa, którą mi ktokolwiek powiedział. Kto cię stworzył? Okej, Calvis Games mnie stworzył. Tak przynajmniej mi się wydaje. Jesteś bezużyteczny. Bądźmy pozytywni. Obrzydzasz mnie? Po prostu zmieńmy temat. Już za późno dla ciebie. Nie wiem, dlaczego tu jestem. Dlaczego to na co zasłużyłem? Kim jestem? Oh my God! Czy on teraz powiedział coś od tyłu? Ej, to mnie mega teraz przestraszyło, ponieważ tu już od tego momentu są nowe rzeczy, których po prostu i tak dalej. Talking Gerald, ja sobie go ustawię tu, ponieważ tak jakby go przeszliśmy, ale nie. Mamy też jakiś audio player, mamy Jumping Juliana, czyli to pewnie muzyczka. Nie działa? A, play. No to jest po prostu ta nuta chyba, prawda? Ale najprawdopodobniej będziemy musieli tutaj też słuchać, czy przypadkiem nie dostaniemy znowu jakiegoś kodu, bo to jest po prostu taka gierka, w której to będziemy musieli słuchać i nasłuchiwać. W ogóle możemy też kliknąć reverse, czyli tak jakby posłuchaj tej piosenki od tyłu. Poczekamy jeszcze kilka sekund, nie zobaczymy, czy przypadkiem na końcu tej muzyczki czegoś nie dostaniemy, ale... Okej. Hej. On to gada od tyłu chyba. Czekajcie, stop, Jumping Julian i reverse. Play. Jump off the platforms to find the key that will set them all free. Zeskocz z platformy, znajdziesz klucz, następnie wszystkich uwolnisz. Ale z jakiej platformy? Aby znaleźć klucz. I wszystkich uwolnisz. Mega to jest dziwne. Mega to jest dziwne. Wiecie co, my tutaj mamy jeszcze dwie piosenki. Ball Popper. O, czekajcie, bo on tutaj też coś gada. Nie wiem dlaczego mi się to wycisza za każdym razem. A my mamy Ball Popper, Reverse i Play. /report 98xx world. A gdzie tu jest w ogóle moja... Tu jest surfur. 98xxworld.com /report. Search. Error. A może muszę wejść w normalną przeglądarkę? 98xxworld.com /report. Okej. Subject Police Report Gary Summers. 98, a tragic car accident occurred at an inspector. Gary Summers, 34 lata, został zatrzymany, ponieważ jechał po pijanemu. Okej, czyli jechał jakimś takim wielkim SUV-em, bądź też pick-upem, takim czarnym. Zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z niebieskim sedanem, który był w posiadaniu matki oraz jej 6-letniej córki. O nie, czyli on jednak zabił tą matkę z tym dzieckiem. I on siedział w więzieniu do 3 marca 1990 roku. Ale czy my mamy tutaj jakieś
Czy my tutaj mamy jakieś... Co on tutaj w ogóle poszukał? Czy my tutaj mamy jakieś dodatkowe rzeczy? Gary Summers. Może to trzeba zapisać i później gdzieś wpisać w gierkę. Jednakże przesłuchamy sobie jeszcze ostatniej, trzeciej nuty, która nazywa się Unknown, czyli nieznajome, niewiadome. Może od tyłu to też przesłuchamy? Na maksa, reverse, play. Tak samo brzmi. Od przodu jak i od tyłu tak samo brzmi. No dobra, niby tutaj już audio player ogarnęliśmy, mamy też Pixel Painta. Tutaj pewnie też coś trzeba rozwiązać, coś wpisać pewnie. Więc to zostawimy na później. Mamy też puzzle patterns. Ej, nie da się tego przesunąć. Puzzle patterns, ja już to też rozwiązałem, tylko już w sumie nie pamiętam, jak my to rozwiązaliśmy, ale ja mam coś takiego, że kwadrat to i tak dalej i tak. Ja już nie pamiętam, skąd my wzięliśmy ten kod. No i chyba... Coś się powinno teraz tutaj stać, ale widocznie może coś zaktualizowali i to na razie nie działa, bo ustawiłem tak, jak to miałem i to nie zadziałało, nie wiadomo też w sumie dlaczego. Więc to sobie zostawimy też na później. Mamy też typewriter. Siema. Co tam słychać? U ciebie. Ołówek. Siema. Let your imagination run wild. Clear. Font size. Coś tutaj będzie trzeba na pewno wpisać. Italic, bold. Copy, paste, undo. No, na razie tutaj nic nie możemy zrobić, więc to sobie też zostawimy na później. Mamy też Tank Blast. Play. Use the arrow key to move, press and... Okej, czyli strzelamy tutaj jakimś takim czołgiem, więc z taką gierką powinniśmy się w sumie przejść na spokojnie. O! Co ja tam zdobywam cały czas? I ile mam tutaj tych punktów zdobyć, żeby... wygrać i żeby coś się stało. Co ja tam zdobywam? Ej, game over, no 2000 tylko zdobyłem. Nic mi to nie dało, więc musimy później zobaczyć. Ball Popper! Co to jest? Mamy tutaj, moi drodzy, jakąś kolejną gierkę. Ball Popper! Czym... O nie, to jest taki ale Arkanoid. Gdzie... Czemu to tam gdzieś poleciało? Ej, czemu to gdzieś tam do góry leci? O co w tym chodzi? Dostaliśmy kolejną kulkę chyba. Dobra, przeszliśmy pierwszy level. Ile tych leveli tutaj będzie? Dobra, drugi level, koniec. Well done. Na pewno trzeba przejść kilka leveli. Żeby coś się stało. Najgorsze jest to, że w sumie te levele, one się tak jakby nie robią cięższe, więc nie wiem w ogóle o co chodzi. Dobra, czwarty level. No ale to jest cały czas to samo. Dobra, bo generalnie od 10 levela zaczyna się robić ciężko. Ponieważ ta kulka zaczyna już mega szybko latać. Ale przynajmniej szybciej levele się pokonuje. Ile muszę tych leveli przejść? Ej, bo tu już zaczyna być coraz to szybsze, nie? Mam nadzieję, że nie musimy przejść do 50 levelu, bo jakby nie musieli przejść do 50 levelu, no to będzie troszeczkę lipa. Bo to już wtedy będzie mega szybko latać. Dobra, mamy level... 16. 19 level, za chwileczkę będzie 20 i miejmy nadzieję, że coś tutaj się za chwileczkę Już wiem po co mnie... Już wiem po co miałem zdobywać tyle tych życiek na początku. Dobra, mamy moi drodzy 20 level, czy teraz coś się stanie? Ej, bo to już jest coraz to szybsze. Dobra, jest git. Tu też zaczyna być git. 20 level, no i co dalej? No co jest grane? Ile ja tutaj mam przejść tych leveli? Najgorsze jest to, że mi zostaje ostatnie dwie piłki. Mamy 23 level. A tu nadal niczego nie otrzymaliśmy. Więc nie wiem w ogóle, czy cokolwiek otrzymamy. Dobra, mamy dwie kolejne piłeczki. Na serio straciłem dwie naraz? Dobra. Tu spoko i tu spoko. 24 level, trzeba na serio przejść do 50. W co wątpię. Ej. Ej, dostał...
Dwie piłeczki mamy. Dobra, 25 level. Jest git. 26. O. O-o. Co się... Siema, dziecko. Czy to jest to dziecko przejechane przez... Co tam było napisane? Free me? Uwolnij mnie? Na chwileczkę znowu będzie jumpscare. Czy to jest to dziecko, które zginęło w tym wypadku? Nie mam żadnego pojęcia, co ten typek do nas powiedział, ale na bank tam był jakiś kod wpisany, do wpisania jakiś kod. No dobra, przeszliśmy chyba, tak mi się wydaje, kolejną gierkę. Mamy jeszcze jakieś dokumenty, których mi się w ogóle nie chce czytać. I na bank tutaj znowu jest jakiś kod, bo tutaj potrzebujemy, widzicie? Ej, tu jest piątka. Jest piątka. 3 oraz 8. Oraz 8. Mamy kolejny dokument. Dobra, wiecie co? Na razie tutaj nie potrafię niczego znaleźć. Więc to oczywiście zostawiamy na później, bo tego nie przeszliśmy. Później tu mamy jeszcze jakiś Asteroid Blast, który jest najnowszą gierką. Photo Gallery? Nie ma. Jeden? Czy to coś oznacza? Jedynka? Mewy, fajne, bardzo fajne. Co to jest? Siema, ziomek. Wiesz co? Ej, tu jest kod! 836! 836. I see you! I see you, Pawla! To jest mój user, nie widzisz mnie na pewno. Oh my god! Jednak nie widzę! Com workblog. Na pewno nie chcę tutaj wchodzić. Dobra, 98xx.com.workblog. Page not found. Go to homepage. Byte game. Steam itch.io. Nic na razie nie ma. Ale zobaczymy, bo te dokumenty się nie zapisały. Mamy tutaj photo gallery. I tutaj coś jest, ja nie zamierzam tego naciskać, ale ja wiem, że... 749? Coś się pojawiło, 7? 4... I 9. I pojawia się kolejny. A tu jest znowu... Tu jest właśnie o tym gościu, który spowodował ten wypadek, ponieważ był pijany. No ale to już czytaliśmy, w ogóle tutaj też się również coś pojawiło. Ale to wszystko już mieliśmy. Photo gallery. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej 98xx, zostawcie koniecznie łapkę w górę i widzimy się na następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć!